Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na nowym odcinku na kanale, w którym poruszymy Antwerp, ponieważ ostatnio tylko Sztokholm albo Steamowe afery, a wydaje mi się, że Antwerp też jest dosyć ważny, w odróżnieniu od kapsuł z Antwerpu, dzisiaj hologramy z Antwerpu, które chyba tylko raz były po Paryżu przeze mnie gdzieś tam pokazywane, także wydaje mi się, że akurat spoko pomysł, jeszcze na samym początku Skinsmanki. No i od razu mówię, że jutrzejszym w ogóle patronem streama też będzie Skinsmanki. Znaczy streama też będzie Skinsmanki. Także zapraszam na stronę. Fajnie, że chłopacy uznali, że no dobra, jakby XD jesteś frajer, przegrałeś zakład. Nie, no to co? My ci co zrobimy? Będziemy w atencję widzów brać. No i spoko, tak to właśnie jest. Także zachęcam do wejścia na stronę. Mili ludzie są, płacą mi, a ja mówię wam o tym, że oni mi płacą i żebyście tu wchodzili, żebym ja miał no co jeść de facto, bo oni mi dają na jedzenie. Tak jest. Cztery paski mi na jedzenia dają. Tak jest. No, także kod zon 35%, nie wliczając cen naklejek do cen skinów, elegancka sprawa. A teraz do Antwerpu. Ja, jak widzicie, mam zamrożone pieniądze totalnie, nic z nimi nie robię. I to, co ja w tym momencie powiem, to jest kolejny film, który nie ma na celu zachęcać was do jakichkolwiek działań na rynku, tylko ma on na celu skomentowanie tak jakby poziomu cenowego, który my obserwujemy. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. Więc ja uważam, że jakby cała kolorystyka i podejście, które zaprezentował Paryż, jest mimo wszystko bliższe Sztokholmowi niż Antwerpowi. W sensie chodzi mi o to, że Antwerp de facto jest w innym stylu trochę robiony niżeli Sztokholm. Tak uważam, że jednak Paryż to jest event, który wygląda trochę inaczej. Niektóre rzeczy rzeczywiście się zlewają, jak na przykład naklejki Complexity, jeżeli chodzi o autografy. I tam nie mamy nic na obronę, że tak to powiem, ani jednej, ani drugiej strony, ponieważ wyglądają one bliźniaczo podobnie. Tak się mówi? Bliźniaczo podobnie chyba, no tak. Także w ten sposób jest to tam rozegrane. I powiem w tym filmie to, co wydaje mi się, że chcecie usłyszeć, czyli zauważcie to, że de facto wyglądowo Antwerp i Paryż, o ile designersko, jeżeli chodzi o samo w sobie tło, którego jest po prostu brak, bardzo blisko obok siebie stoją, tak wyglądowo jedynie poszczególne naklejki można by było do siebie przyporządkować. I chyba dobrym przykładem będzie po prostu naklejka Navi, która się ani trochę nie upodabnia do swojej wersji, czy to Paryż do Antwerpu, czy to Antwerp do Paryża. Po prostu wyglądają one inaczej. Tak samo jak Furia i tak dalej, i tak dalej. I to jest ciekawe, bo w przypadku bardzo dużego przeinwestowania Paryża, przy de facto też wiedzy, jak bardzo Antwerp był w stanie oddać i jak dobrze on był uzbrojony w, jakbym to powiedział, supply, który mamy. Według mnie popyt, który w tym momencie będzie się utrzymywał bardzo mocno na Paryżu, może przejść na nisko wyceniony Antwerp, który de facto będzie spełniał te same funkcje, jeżeli chodzi o utrzymanie wyglądu. I pod tymi względami, jeżeli chcemy się kierować jakimikolwiek, jeżeli chcemy już w ogóle cokolwiek podejmować, to ja mówię, lepiej nie teraz, lepiej na to poczekać. Ewentualnie, jeżeli dzisiaj to na ultra long term i nie mieć oczekiwań, jakoby te inwestycje miały oddawać po miesiącu, po dwóch, jest to jedynie bezpieczna, jakby to powiedzieć, to jest coś na zasadzie, kupię dzisiaj, kiedyś będzie drożej, ale możliwe, że spadnie, nie? Coś takiego, że podejmujesz ryzyko krótkoterminowe, ale wiesz, że długoterminowo to będzie dobrze i na promocji nagle się nie zdarzy żadna anomalia, że to weźmie i nagle podrożeje, czy coś takiego. No nie ma się skąd tak dziać, ale chyba rozumiecie, że po prostu zakup z perspektywy dnia dzisiejszego na de facto dalej całkiem niskich cenach jest czymś, co można rozważać. W ogóle nie mówię o tym, że trzeba to brać jako pewnik, ale coś, co można w ogóle rozważać. No to powiedzieć. I teraz wobec tych wniosków, które gdzieś tutaj istnieją w tej przestrzeni, ja postaram się wyciągnąć te naklejki, które mogą być najciekawsze. Więc zaczynając od pierwszej strony, osobiście nie kupowałbym Roxa, tak powiem, ale na przykład byłbym skłonny do kupienia Cloud9, Imperial. No, Winiego, no to wiadomo, no, jest Wini to jak Wini. Byłbym skłonny do zakupienia Eternal Fire, Timu 9Z,
Furia to totalnie, jeżeli chodzi o furię, to sam się zastanawiam, czy to nie jest w ogóle jakiś, jakby, to jest jakieś niemożliwe dla mnie, tak szczerze, to co się wydarzyło na furii. Jakby naklejka, która no, kosztowała bardzo duże kwoty, w pewnych momentach nawet 160 zł na markecie pokazywała ta naklejka, spadek na poziom 30 z hakiem. Czy to jest na pewno aby dobry poziom dla tej naklejki, tym bardziej, że jej kolorystyka jest totalnie odróżniająca się od kolorystyki z Paryża, a wygląd jest konkurencyjny? To wcale nie jest tak, że furia z Paryża dobrze zastępuje furię z Antwerpu. Wręcz przeciwnie, one bardzo dobrze współgrają ze sobą, ale ani trochę nie są to rzeczy, które by się uzupełniały i nie byłyby dla siebie żadnym substytutem. Więc tutaj wydaje mi się, że to jest jeden. Gdybym ja miał w ogóle wybierać cokolwiek, to tutaj bym stawiał swoje główne karty, jeżeli chodzi o tę naklejkę. No ale obok nich są oczywiście równie dobrzy konkurenci, tak jak mówię, Eternal Fire, Nainzi, wcześniej wymieniony Imperial czy Cloud. Z autografów, no wiadomo, ja jednak JT będę ciągnął, chociaż wydaje mi się, kurde, nie mam ani jednej tej naklejki. I pytanie jest to, czy bardziej się będzie sprzedawał ten JT, który już miał jakiś poziom cenowy, był na niego popyt i tak dalej, a czy większą przewagę w tym momencie będzie odzyskiwał ten Pi, no nie, który został tam zrobiony przez JT na Paryżu. Czy ten Pi będzie w tym momencie więcej warty, niżeli ta naklejka? Pytanie, jak ona bardzo będzie konkurencyjna, bo z pewnością w wyglądzie jest, w grubości nie. W sensie chodzi o to, że designersko, jeżeli chodzi o sam sobie efekt holo, wygląda ona bardzo podobnie. Wydaje mi się, że dalej niezastąpiona jest naklejka Arta. Jak uważam, totalnie mamy różne, jeżeli chodzi o sam sobie design, ten startowy G2, gdzie widzicie teraz, to jest na czerwono podkreślone, tak jakby podkoloryzowane, tam jest to w trochę innych kolorach, że to się trochę bardziej zbliża. Nie pokładałbym zbyt dużych nadziei w Complexity, ale za to pokładałbym je w Teamie Spirit, który nie dostał się na jednak imprezę w Paryżu, a trzeba powiedzieć, że po pierwsze to jest bardzo duża drużyna, po drugie też zaliczył makabrycznie duży spadek z naklejki, która de facto jest całkiem ładna, ale też miał bardzo niski start. Trzeba powiedzieć, że akurat Team Spirit to jest jedna z tych naklejek, która startowała strasznie nisko i dostała się strasznie wysoko, wręcz na poziom równujący, więc pytanie, czy gdybyśmy nie mieli gdzieś wypatrywać spadków, to czy tu by ich nie było najwięcej? Jeżeli tak, to ta naklejka będzie gołtem, jeżeli chodzi o inwestycję totalną. Gdyby na przykład spadła ona na poziom 14 zł czy coś takiego, no to już totalnie bomba i trzeba wtedy wziąć i wykupować wszystkie. Podobnie jak Astralis, w ogóle to jest ten sam przykład, bym tak przynajmniej powiedział. Zauważcie, że ta naklejka cenowo zrównywała się z Teamem Spirit, w ogóle ma bardzo podobny punkt wyjścia, który możecie zauważyć, a cena ta, którą na Teamie Spirit no, uważałbym za atrakcyjną, została już osiągnięta, więc może to jest ten moment, gdzie akurat Astralis wydaje się być atrakcyjny do jakiejś krótkoterminowej, znaczy nie, do długoterminowej dywersyfikacji. Kto wie, wydaje mi się, że jest to całkiem spoko opcja do zastanowienia się. Oczywiście nie do wkładania od razu wszystkich swoich pieniędzy, bo może to być bardzo ryzykowna sprawa, tak jak już na samym początku tego filmu powiedziałem. To by de facto było na tyle w tym filmie. Możecie policzyć, ile razy padło de facto, bo wydaje mi się, że tak przynajmniej jest 7. I to, no mówię, no to koniec tego filmu. Takie o krótkie przejrzenie. Mam nadzieję, że długoterminowo Antwerp będzie jeszcze droższy niż go obserwowaliśmy w marcu. Tak uważam, że tak może być. No ale co? To na tyle. Hejóweczko, pom.